Zbigniew Hołdys o drugim synu. Opowiedział historię, która chwyta za serce. Zbigniew Hołdys lubi dzielić się z fanami w mediach społecznościowych swoimi poglądami. Chętnie rozmawia na tematy kulturalne i polityczne. Ostatnio jednak zdobył się na szczerą rozmowę dotyczącą jego rodziny. Szczere wyznanie dotyczące pasierba chwyta za serce. Inni mężczyźni powinni brać z niego przykład. Zbigniew Hołdys jest jednym z najpopularniejszych artystów w Polsce. Muzyk jest aktywny także w mediach społecznościowych i słynie z tego, że często komentuje bieżące wydarzenia ze sceny politycznej i kulturalnej. Unika jednak dzielenia się z fanami informacjami ze swojego życia prywatnego. Zbigniew Hołdys opowiedział o drugim synu. Niedawno Zbigniew Hołdys otworzył się w rozmowie z portalem na temat.pl. Po raz pierwszy tak otwarcie opowiedział o swojej rodzinie. Nie wszyscy bowiem wiedzieli, że poza 35-letnim Tytusem muzyk ma jeszcze starszego syna. Dawid jest owocem poprzedniego związku jego żony Bogumiły, którą nazywa Gusią. Hołdys od początku zabiegał o to, aby mieć jak najlepsze relacje z Dawidem, którego nazywa swoim synem. Bardzo chciałem, żeby Dawid dobrze się czuł. Kiedy poznałem Gusię, to Dawid był 8-letnim chłopcem, emocjonalnie ukształtowanym, bardzo kochającym swoją mamę. Przez pierwsze dni obserwował mnie uważnie, uważał mnie za intruza. A ja nie miałem zaliczonego tego okresu zajmowania się małym dzieckiem. Od razu poznałem fajnego chłopca. Robiłem wszystko po omacku. W którymś momencie złapaliśmy fazę, że mogłem z nim rozmawiać o sporcie, piłce, udzielać mu pomocy w nauce czy rozmawiać o życiu, powiedział Hołdys w rozmowie z serwisem. Wyznanie Zbigniewa Hołdysa chwyta za serce. Tytus Hołdys przyszedł na świat w 1987 roku. Wówczas muzyk zaczął dostrzegać, jak bardzo skomplikowana jest rola ojczyma. Ojczym to jest generalnie słabe słowo. Nie mogę powiedzieć, co Dawid, czyli starszy syn, czuł i czuje, myśląc o całej tej sytuacji. Ale myślę, że nawet w drobnych sprawach, typu Tytus dostał większą zabawkę, coś tam potrafiło dźgnąć. Że coś jest nierównomierne, że ja tego swojego biologicznego syna traktuję lepiej. Robiłem wszystko, żeby tak nie było, podkreślił Hołdys w rozmowie z natemat.pl. Przy okazji opowiedział o sytuacji, która bardzo mocno zapadła mu w pamięci. Jego wyznanie dotyczące relacji z pasierbem chwyta za serce. Praktykuję i praktykowałem metodę znaną mi z innych domów. Synowie byli ze mną po imieniu i nie miałem nic przeciwko temu, żeby Tytus i Dawid mówili do mnie Zbyszek. I przez pierwsze kilka lat Dawid mówił do mnie po imieniu. Pewnego dnia szliśmy na stadion Skry na zawody lekkoatletyczne i on mnie zapytał, czy może mówić do mnie tato, wspomina muzyk. Dodał, że było to dla niego wielkie wyróżnienie, ale zarazem ogromna odpowiedzialność. Słowo ojczym, które jest w jakimś sensie trefne, pojawiało się, kiedy były jakieś sprawy formalne, na przykład na wywiadówkach. To pytanie było dla mnie wielkim zaszczytem, podkreślił Zbigniew Hołdys.